Dograłem w tej chwili drugą część z powodu kłopotu z mikrofonem. Bardzo przepraszam. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie. A więc mamy układy inercjalne, inercyjne i układy nieinercyjne. Co należy zmodyfikować? Drugą zasadę dynamiki. I pewne rzeczy należy dodać do pełności zrozumienia zasady zachowania pędu. Zasada zachowania pędu działa, ale ona działa globalnie. Globalnie według totalnie nieruchomego punktu. Dlatego czasami możemy obserwować rzeczy, które będą nam się wydawały, że są niezgodne z zasadą zachowania pędu. Takie rzeczy podobne do zderzaka pana Lucjana Łągiewki. Nie jestem do końca przekonany, jak to wszystko działa. Układam sobie to wszystko w głowie. Co należy zmodyfikować według mnie w drugiej zasadzie dynamiki Newtona? Żeby to zacząć ten temat, pokażę wam rakietę. Ma prędkość V. Na stole tej rakiety stoi krążek, masa M. Ten stół nie ma tarcia. No i teraz jest pytanie, czy jak popchniecie tak, czy jak popchniecie taką siłą, Czy będzie to różnica? Otóż, moi drodzy, będzie ta różnica. Pchanie na kierunku prostopadłym do prędkości, ta masa stawia inny opór. Pchanie na kierunku zgodnym z tą prędkością, ta masa stawia inny opór. Dlaczego? Bo cały czas poruszamy się według tego wykresu tutaj energii kinetycznej. No i to trzeba dodać do drugiej zasady dynamiki. F razy T nie zawsze... Właściwie nigdy nie równa się delta MV. Znaczy nigdy, praktycznie w szczególnych przypadkach w kosmosie. Na naszej Ziemi, na tych stołach, tam z dużym przybliżeniem można o tym mówić, że to jest prawda. Tu można się tego nie obawiać, jest to dobrze sprawdzone. Tylko dlatego, że V jest dosyć duże i ta parabola przyjmuje... W pewnym momencie jest linią prostą, także te przyrosty tutaj nie są tak znaczące. Jednak dla całej fizyki ma to ogromne i olbrzymie znaczenie, aby dodać tę uwagę do układów nieinercyjnych. Siła nie zawsze napotyka na ten sam opór. Masa, która rusza się, jest innym przeciwieństwem dla siły, przeciwstawia inny opór. Sile, która działa na kierunku zgodnym z jej ruchem i przeciwnym do jej ruchu. To jest pewne jak 2 plus 2. Jak wygląda model wszechświata według mnie? Każde ciało należy opisywać podając każdy układ inercyjny. Należy opisywać takimi zmiennymi jak prędkość globalna względem punktu A. Ta prędkość globalna, żółty kolor tutaj, rozkłada się na dwa wektory. Wektor prostopadły do promienia, dający nam bardzo dobrze znanym wszystkim moment, pewien początkowy, M0 go nazwę, no i na prędkości zgodnej z kierunkiem, czyli liniowej prędkości względem punktu A. Wszystkie ciała we Wszechświecie mają jakiś tam własny swój jeszcze kręt lokalny, czyli energię obrotową własną, tak jak Ziemia według własnego obrotu mają lub nie. Te obroty też mają jakiś wpływ na eksperymenty, które się dzieją na środku tutaj, znaczy wewnątrz tego ciała, na tej kuli naszej. Promień wodzący ciągle się zmienia, jest funkcją czasu i prędkości. To ciało wędruje cały czas, ten promień jest cały czas inny, nie? Co tu można jeszcze dodać? Od czego zależy prędkość? Podsumujmy. Mówiąc mi, masz układ inercyjny, ja się pytam, podaj mi V0, czyli wektor żółty tutaj. Podaj mi M0, czyli moment początkowy, kręt. Kręt tego układu, jak on się zmienia w funkcji czasu. Dla układu inercyjnego będzie to stałe. Prawda? Jakaś funkcja liniowa. Podaj mi prędkość liniową na głównym kierunku wiodącym, czyli na kierunku od środka ciała, o którym mówimy, do układu totalnie nieruchomego punktu wirtualnego. Od czego zależy ta prędkość V? Jak ona się zmienia? Ta prędkość V zależy od
całego wszechświata dookoła tej kuli M. Pan Mach żył w czasach Einsteina i to był bardzo mądry człowiek. Jest prędkość Macha. Samoloty przekraczają prędkość Macha. Pan Mach bardzo mocno Einsteinowi się podobało, co mówi pan Mach, jednak swojej teorii względności nie oddał tego. Należałoby to, robiąc rewolucję w fizyce, uwzględnić. Otóż to ciało ma również jakiś kręt początkowy, ten układ tutaj, zaraz obok będący tego ciała, ma również jakąś swoją prędkość wiodącą, ma również jakiś moment zerowy, jakiś własny kręt. Ten własny kręt, czyli tak jak Ziemia się obraca, może mieć znaczenie dla oddziaływań, jeśli masa jest nierównomiernie rozłożona, jeśli ta oś obrotu jest nierównomierna. Tutaj są między tymi ciałami i zachodzą oddziaływania grawitacyjne. Tutaj tłumaczyłem całą złożoność problemu oddziaływań grawitacyjnych. One są zależne od prędkości, od lokalizacji tych prędkości ciał względem siebie. To nie jest takie proste powiedzieć, że ciało jest w jakiejś odległości i tak sobie oddziałuje. Ono ma jakąś prędkość i ta prędkość względem prędkości tego ciała dopiero daje pełny obraz oddziaływań grawitacyjnych między tymi ciałami. Ktoś powiedział, że nigdy nie wchodzimy do tej samej rzeki, do tej samej wody, jeśli wchodząc do rzeki, nigdy nie wchodzimy do tej samej wody. Tak samo jest z doświadczeniami. Nigdy nie mamy dwóch tych samych prawie parametrów. Prawie. Może mamy, może musimy na to wszystko szerzej popatrzeć, ale musimy popatrzeć na to tak, że to ciało oddziałuje na to ciało. Prędkość tego ciała, jego masa, jego odległość, jego kręt początkowy tego układu jest bardzo ważny dla tego, co zachodzi w tym układzie. Co jest bardzo piękne w Machu? Bardzo piękne w Machu jest to, że jeśli pchamy palcem jedną masę, na przykład tą popchamy palcem, to tak naprawdę czujemy, że przepychamy cały pół wszechświata, z którym ta masa jest powiązana. Właśnie ta masa jest powiązana z tą grawitacją, ale zaraz tu obok tej jest jeszcze jedna jakaś mniejsza masa, z którą ona silnie oddziałuje. I teraz jeśli ja ciągnę palcem tą masę, zaczynam oddziaływać grawitacyjnie na tą masę i ta masa jednocześnie zaczyna oddziaływać na tą mniejszą masę. Czyli co? Czyli naciskając tutaj palcem, tak naprawdę to wszystko jest powiązane. Jak mógł Einstein tak machnąć się i napisać, masa grawitacyjna równa się masie spoczynkowej? Popatrzcie. Raz energia, te rzeczy, które robi energia kinetyczna, co pokazuję wam, a drugi raz obecność innych ciał we wszechświecie powoduje ich pozycja względem tego. To jest cały czas inny opór. Kładąc tutaj palca na tej masie i pchając go, czujemy cały czas inny opór powiązany właśnie z relacjami, jakie panują między tym ciałem i jeszcze trzecim tutaj. I jeszcze czwartym tutaj, dalej, koło tego mniejszego, gdzieś dalej. To może nie tak szybko wszystko się odbywa, nie tak natychmiastowo, ale ten palec czuje. Masa grawitacyjna nie równa się masie spoczynkowej. Nie można traktować ciała oddzielnie, wszechświata oddzielnie. O, to jest masa i ja sobie ją mogę pchać w lewo i w prawo. Nie, każda taka masa jest powiązana szeregiem oddziaływań grawitacyjnych, które idą tak raz jak impuls nerwowy w organizmie człowieka. Tak to wygląda. Na koniec opowiem o jeszcze bardzo ciekawym efekcie, którego również jestem odkrywcą, tak jakby. Jeśli to byłoby Słońce, a to byłaby nasza Ziemia, tu mamy jakąś prędkość V i tu mamy jakąś prędkość V, to zwróćcie uwagę, że jak Ziemia by obracała się tutaj w tej przestrzeni wokół Słońca, to promienie słoneczne nie dawałoby tak ciepłego światła. Tu byłaby pora zimowa i jesienna. Ja muszę badać wszechświat, ja muszę patrzeć, jak ta elipsa naprawdę się rozkłada we wszechświecie, bo te cztery pory roku może są związane właśnie z tą prędkością, z czymś takim jeszcze dodatkowym. Powinniśmy otrzymywać, jeśli prędkość Ziemi i prędkość Słońca byłyby zgodne ze sobą, otrzymywalibyśmy niższą energię cieplną ze Słońca, niż jakby prędkość Ziemi
niż tak jakby w cudzysłowie Ziemia goniła Słońce. Tutaj w tym przypadku, po tej stronie jakby była Ziemia i tu by byłoby Słońce, to Ziemia otrzymywałaby więcej ciepła. No tak to działa. To ma duże znaczenie, jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe, nie, solary. Solary, elektrownie wiatrowe również, ale w pewnym innym tego słowa znaczeniu. Na mojej stronie, na polskiej wersji mojej stronie www.maroszvsnewton.cba.pl Marosz, jak to się pisze? www, tutaj pisze www.maroszvsnewton.cba.pl. Na tej stronie podaję, tłumaczę, dlaczego elektrownie wiatrowe i elektrownie słoneczne nie są wcale ekologiczne. Mamy dużą energię do wzięcia z Układu Słonecznego. Możemy wykorzystać tą prędkość Układu Słonecznego i czerpać z ruchu mas totalnie czystą energię. Poprzez, musimy pewne rzeczy idzie przewidzieć. Chodzi tutaj o ruch mórz, morza, rzeki i tak dalej, tak dalej. To są pewne pływy. No pewne rzeczy muszę po prostu zacząć badać, ale tutaj jest kręg dużej ekologicznej energii. To jest niesamowita przyszłość. Nie, energia słoneczna, Układu Słonecznego jest większa kinetyczna niż termalna. Tak podejrzewam, bo poruszając się z tak potężną prędkością 250 km na sekundę przy tak potężnej masie, to jest niesamowita energia, niesamowita energia i to jest bardzo czysta energia. No nic, no to by było na tyle. Zapraszam naukowców. Temat jest bardzo ciekawy. Należy budować stacjonarne punkty obserwacyjne w powietrzu, na ziemi. Należy z moim urządzeniem, z moją latarką wejść do samolotu, do samochodu, do pociągu, pojeździć tym, pobadać, posprawdzać, jakie są zależności od wysokości, jak grawitacyjnie światło współpracuje właśnie z siłami grawitacji, na jakie wysokości, jakie dochodzą natężenia. Wszystko to ładnie opisać, spisać i po prostu zrobić GPS. Po prostu dać to ludziom, dać to światu. Pokazać to. To jest wiele, dużo, dużo pracy. Chciałbym po prostu zacząć to robić. Jestem osobą prywatną. Trudno mi pozyskać samemu środki. Nie mam w tym doświadczenia. Aczkolwiek no, usiądziemy, napiszemy razem jakiś projekt unijny czy cokolwiek innego, no i ruszymy z tym. Bo to są niesamowite rzeczy. To są niesamowite rzeczy. Mam w zanadrzu jeszcze wiele, wiele tajemnic. Zobaczcie na moją stronę domową. Zapraszam do współpracy.